Dobry wieczór Państwu raz jeszcze z Grodziska Wielkopolskiego. Rozpoczynamy trzecią i ostatnią część konferencji prasowej po meczu Warty Poznań z Jagiellonią Białystok. Tym razem jest z nami Bogdan Cyrul, obrońca Zielonych. Witaj, dobry wieczór. Oraz Piotr Przyborowski, który będzie tłumaczył wypowiedzi naszego zawodnika. Poproszę o podsumowanie. Dzień dobry. How to start? I think it was a good game for us, especially first half. We stay good on the press, we take some ball and we create some chances. But after, I think second half, after a red card was hard for us to keep this rhythm and it was hard to run, to catch the player, to catch the ball. So I think in the end we are disappointed because first half was like good for us and we have like hoping that second half we can score. So for me I'm really disappointed, but it's like... Bogdan mówi, że to był ogólnie dobry mecz dla Warty od, na początku tego spotkania przynajmniej. Po tej stracie gola drużyna zdołała się podnieść i później stworzyć kilka dobrych sytuacji. I tak naprawdę wszystko zmieniła ta czerwona kartka w tej drugiej połowie, bo najpierw strata gola na 1-2, a później właśnie czerwona kartka i ciężko już było gonić rywala. I podobnie jak cały zespół jest po prostu bardzo, bardzo smutny i wściekły z powodu tego wyniku. Dziękuję bardzo. Proszę. Antoni Malinowski, Łożek Stragasa. Bogdan, byłeś piłkarzem Jagiellonii przez 3 lata. Teraz miałeś pierwszą okazję, by zmierzyć się ze swoją byłą drużyną. Jakie uczucia towarzyszyły Ci przed tym meczem? Jeśli to będzie mój pierwszy mecz, to jest pierwszy raz, kiedy grałem z Jagiellonią. Co były Twoje myśli? They improve a lot. I mean, they make progress this year. For them, they are very, very good. I think they will fight for maybe for championship, but for the moment, for me, how was when I was and how they are now, they improve a lot. Jagiellonia rozwinęła się bardzo od momentu, kiedy odszedłem z tego zespołu. Minął już tak naprawdę rok. I drużyna Jagiellonii poczyniła bardzo duży progres. Najprawdopodobniej będzie walczyć o najwyższe cele w lidze, być może nawet o Mistrzostwo Polski. Chciałbym jeszcze tylko dopytać, czy Bogdan czuł przed tym meczem taki szczególny może sentyment do tego meczu, czy raczej podchodził do tego meczu jak do każdego innego spotkania? Nie, to jest hard to see my friends from there, because I have good relationship with them. I spent 3 years, so of course you in time you have relationship with the players. I think was not because I'm here now. I want to win. I'm happy where I am now. So no feelings in the pitch when the whistle start. I'm focused just on my team. Oczywiście dla Bogdana to było bardzo dobre i miłe uczucie, że mógł spotkać się ze swoimi kolegami z Jagiellonii, ale teraz jest zawodnikiem Warty, koncentruje się na zwycięstwach właśnie z Wartą, więc wraz z pierwszym gwizdkiem te emocje czy wszelka nostalgia opadły i liczyły się tylko zwycięstwo dla Warty. Jak Mikołajczak, Radio Meteor, delikatnie schodząc od tego meczu, Rumunia ostatnio awansowała na Euro 2024. Forma Bogdana ostatnio jest coraz lepsza. I czy Bogdan myśli, że może powalczyć o bilet do Niemiec w składzie Unii? I don't want to speak about this, because I was there. I have 3 selection of national team and I think when I come here, it's strange because for me Poland is much better than Romania league, and when I play also in Jagiellonia, they didn't select me. But for me, I think it's end of the story there, so I think I will not go. Bogdan nie chce się na ten temat zbytnio wypowiadać, ale kiedy przychodził do Jagiellonii, później kiedy też grał już znowu w Rumunii, no to jego zdaniem Liga Polska jest dużo lepsza, jest lepszą ligą od Ligi Rumuńskiej, ale kiedy grał w Jagiellonii nie dostawał tych powołań. No teraz wrócił tutaj do Polski, ale nadal tego powołania nie ma, więc na razie nie chce się więcej na ten temat. To chciałem dopytać, ale to nie jest taki do końca temat zamknięty dla niego, czy jednak gdzieś tam w sferze marzeń może myśli o tym.
but it's not like the finished stage of movement. I know, but it's my feeling, how I feel. Also, we have some Gidze from Cracovia, we also have, he's in the good shape, and he's never there, so that's why I say for me it's, I think it's not fair, but it's not my decision sometimes. Bogdan zdaje sobie, wie, że to nie jest z jego strony przynajmniej definitywny koniec tej kariery reprezentacyjnej, ale mamy też Gica zawodnik z Cracovii, który też nie dostaje tych powołań. No i to nie jest ani jego, ani Bogdana decyzja, że tych powołań nie ma i może to po prostu zdać trochę za niesprawiedliwe. Tak. Dziękuję Państwu bardzo, życzę spokojnego wieczoru, danego weekendu. Dziękuję bardzo, do widzenia. Dziękuję.